Buenos dias, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku wakacyjnej serii Hiszpański w podróży. W dzisiejszym odcinku nauczymy się zamawiać taksówkę oraz porozumiewać się z kierowcą tak, żebyśmy mogli mu przekazać wszystko to, co nam będzie potrzebne. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Te osoby, które oglądały poprzedni odcinek, wiedzą już, że postój taksówek to la parada de taxis. A jak już na takim postoju taksówek się znajdujemy i chcemy poprosić kierowcę, żeby zabrał nas do hotelu, załóżmy tutaj, że hotel nazywa się Villa, wówczas możemy poprosić go w następujący sposób. Puede llevarme al hotel Villa? Może pan zabrać mnie do hotelu Villa? Puede llevarme al hotel Villa? Ewentualnie, jeżeli chcemy pojechać do centrum, możemy poprosić Puede llevarme al centro de la ciudad? Może pan zabrać mnie do centrum miasta? Puede llevarme al centro de la ciudad. Przez jakiś czas musiałem dość sporo podróżować do różnych krajów zawodowo. I zdarzało mi się, że wsiadając do taksówki płaciłem tak zwany podatek turystyczny. Innymi słowy, kierowca wiózł mnie, ale taką trochę bardziej okrężną drogą do celu. Dlatego teraz, za każdym razem jak wsiadam gdzieś do taksówki, uzgadniam najpierw cenę. I żeby zrobić to po hiszpańsku, możemy zapytać ¿Cuánto costaría el trayecto para llegar a esta dirección? Czyli ile kosztowałby przejazd na ten adres? Jeżeli spieszymy się na lot albo mamy na przykład spotkanie w mieście, kwestia czasu dojazdu może być dla nas bardzo istotna. W takim wypadku przyda nam się następujące pytanie. ¿Cuánto tardaremos en llegar ahí? Czyli ile czasu zajmie nam dojazd tam, do tego miejsca? ¿Cuánto tardaremos en llegar ahí? W odpowiedzi możemy usłyszeć unos 15 minutos, czyli około 15 minut. Unos 15 minutos. Ewentualnie, jeżeli kwestia dotarcia jak najwcześniej jest dla nas bardzo istotna, no bo na przykład odleci nam samolot, kierowca może nam zaproponować szybszą drogę, ale za dodatkową opłatą, no bo na przykład będzie musiał pokryć koszty autostrady. W takiej sytuacji kierowca powie nam podemos tomar un camino más rápido. Pero hay un peaje, czyli możemy pojechać szybszą drogą, ale jest opłata za przejazd. Podemos tomar un camino más rápido, pero hay un peaje. Istotną kwestią jest niewątpliwie kwestia płatności. Jeżeli chcemy zapłacić kartą, warto zapytać kierowcę ¿Acepta usted tarjetas de débito? Akceptuje pan karty debitowe? ¿Acepta usted tarjetas de débito? Ewentualnie acepta usted tarjetas de crédito? Akceptuje pan karty kredytowe? I możemy jeszcze dodać no tengo dinero efectivo, czyli nie mam gotówki. No tengo dinero efectivo. Ewentualnie, jeżeli kierowca kart nie akceptuje, ale my nie mamy gotówki, możemy poprosić kierowcę podemos parar cerca de un cajero automático? Czy możemy zatrzymać się w pobliżu bankomatu? Podemos parar cerca de un cajero automático. Jeżeli mamy bardzo ciężką walizkę, możemy zapytać kierowcę Puede ayudarme con mi maleta? Czy może pan pomóc mi z moją walizką? Puede ayudarme con mi maleta? A jak dojedziemy już do naszego celu i chcemy wysiąść, powiemy kierowcy Puede dejarme aquí? Czy może pan wypuścić mnie tutaj? Puede dejarme aquí? Żeby dowiedzieć się, ile musimy zapłacić za przejazd, zapytamy ¿Cuánto le debo? Czyli dosłownie, ile jestem panu winny. ¿Cuánto le debo? A podając pieniądze, powiemy aquí tiene. Proszę bardzo, aquí tiene. A jeśli kierowca był sympatyczny, możemy dodać jeszcze quédese con el cambio. Proszę zatrzymać resztę. Quédese con el cambio. I to wszystko w dzisiejszym odcinku Hiszpański w podróży. Wszystkie użyte przeze mnie dzisiaj zwroty w rozszerzonej wersji pochodzą z kursu Hiszpański w podróży, którego fragment wraz z nagraniami audio możecie pobrać na naszej stronie zapytajpoliglotę.pl.
Na tej samej stronie w dziale blog znajdziecie mnóstwo wartościowych, przydatnych, pomocnych artykułów i nagrań wideo, które pomogą Wam uczyć się języka hiszpańskiego sprawniej. Już za chwilę cytat ze słówkiem od Kinga. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglotę.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. No he estado en todas partes, pero esta en mi lista. Nie byłem jeszcze wszędzie, ale mam to na mojej liście.